Chciałbym naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować Państwu za przybycie. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że nie tracicie wiary. Widzę wiele osób, które widzę dzisiaj w Gdańsku. I tym szczególnie dziękuję tym osobom z tego względu, że wielu z nas po spotkaniu z Solidarnością wyjechało, większość z nas wyjechało po spotkaniu z Solidarnością w Gdańsku z poczuciem straconego czasu. Gdyby Solidarność bardziej rzetelnie przyłożyła się do planu, jaki przedstawiliśmy Solidarności wspólnie z Januszem Sanowskim, właśnie on był głównym pomysłodawcą planu zmierzającego do jak najszybszej zmiany systemu politycznego Polski, to te wrześniowe zdarzenie w Warszawie nie wyglądałoby jak piknik, tylko miałoby rzeczywiście realny wpływ na przyspieszenie z ratunkiem dla naszej ojczyzny. Ja całkowicie nie stawiam kreski na Solidarności. Tam są za rok wybory, może coś się zmieni. Mam nadzieję, że te odgórne ruchy zwyciężą, że zwycięży w tym związku interes ogólnonarodowy, a nie interes, co po niektórych baronów, szefów regionów tego związku, którzy grają właściwie nie tyle naród, ile swoje pierwszeństwo w noszeniu parasola na którymi złotych po prostu. Powiem tak, ja się naprzemawiałem już tyle, że chcę jak najbardziej skrócić to moje dzisiejsze wystąpienie. Przyjechaliśmy, proszę Państwa, mamy bardzo różny światopogląd. Wśród nas są ludzie o poglądach od lewicy po bardzo prawicową prawicę. Jesteśmy wszyscy tutaj razem, są tutaj osoby, które przekonane są, iż jedynym ratunkiem dla naszej ojczyzny jest zmiana systemu politycznego. Systemu, który doprowadził do tego, iż ogromna większość narodu pracuje ciężko na utrzymanie klanów, kast partyjnych, które robią sobie z nami, co im się żywnie podoba. Pozycje wodzów partii, ja nie będę o tym mówił, bo tutaj pan profesor Czarno, myślę, powie to zupełnie znacznie lepiej ode mnie. Chciałbym, aby to nasze spotkanie nie było jednym ze spotkań, w trakcie którego będziemy mówili, że nam się nie podoba. Oczywiście nie podoba, to wszyscy wiemy. Mam nadzieję i chcę, żeby to spotkanie zakończyło się konstruktywną deklaracją i aby po rozjechaniu się do domu, żebyśmy nie czekali na jakieś następne wezwania za rok, tylko pracowali w podzespołach, w grupach zajmujących się poszczególnymi problemami. Dwa podstawowe problemy, które muszą łączyć wszystkie podmioty wchodzące w skład naszej federacji, to problem zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową oraz problem gruntownej reformy sądownictwa i prokuratury. Również problem opodatkowania pracy, to jest, zajmiemy się przede wszystkim tymi dwoma pierwszymi. Chcemy przywrócić fundamentalną zasadę suwerenności narodu i zmianę obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu. Tak by to obywatel, tak byśmy to my mieli kontrolę nad posłami. Nie wodzowie partii, ale my, naród. Taką gwarancję daje nam artykuł 4 Konstytucji. Chcemy również dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości. O tym więcej powie na pewno pan Janusz Sanowski czy pan Jerzy Jachnik. Ja chciałbym powiedzieć Państwu, że ja zresztą jestem potwornie, ale ja wierzę w 100%, że my wygramy w Polsce. Że jesteśmy zalążkiem czegoś, co było w roku 80. My jesteśmy duchem. Tym zalążkiem nowej Solidarności, prawdziwej Solidarności Obywatelskiej.
nie zwalniać. Prawdziwie solidarności obywatelskiej. My nie gramy siebie, my gramy Polskę. I powiem Państwu tak. Jakiś czas przed tym spotkaniem zostałem zapytany przez jednego z dziennikarzy, a co będzie, jak Pan przegra? Odpowiedziałem mu w ten sposób. Proszę Pana, ja już wygrałem, ponieważ mogę spokojnie spojrzeć w lustro. Bo wiem, że moje wnuki, prawnuki nie nazwą mnie Targowicza nim. Pas również nie. To już musicie mieć tą macie, musicie mieć tą świadomość, że już jesteśmy zwycięzcami, że się odważyliśmy. A skoro jest na tyle determinacji, to tylko kwestia zorganizowania tej determinacji pozostaje do przedyskutowania, a potem praca i wygramy. Jestem przekonany w 100%, że wygramy w Polsce. W 100%. Dziękuję.